Świadectwa odebrane, wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Uczniowie rozpoczęli upragnione wakacje. Bydgoszcz informuje. W piątek 23 czerwca odbyły się ostatnie spotkania w klasach z wychowawcami, nauczycielami, koleżankami i kolegami. Szkolny minął mi bardzo dobrze. Mam mega dobre oceny, tylko z historii gorzej poszło. Jestem zadowolony ze swoich wyników w nauce, ale raczej wolę mieć wakacje niż chodzić do szkoły. W miejskim zakończeniu roku szkolnego udział wziął prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. To jest czas, kiedy coś się kończy, coś się zaczyna. Tak naprawdę kończy się tylko ten rok szkolny. Kończy się etap zdobywania przez Was wiedzy, doświadczeń. Rozpoczyna się okres wakacji. Ogony były tak kolorowe, jak te skrzydła za mną. Uroczystość odbyła się w zespole szkół nr 8 przy ulicy Pijarów. Od tego roku szkolnego jego uczniowie korzystali z nowego basenu. Pływalnia Łabędź była strzałem w dziesiątkę w szkole oraz na Miedzyniu. Piątek był ostatnim dniem w pracy dyrektora Eugeniusza Sobieraja, który z okazji przejścia na emeryturę otrzymał podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i pracę na swoim stanowisku. Do wakacji gotowi są uczniowie, a także miasto Bydgoszcz, które przygotowało dla dzieci i młodzieży mnóstwo okazji do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Ten rok minął mi bardzo dobrze, bo właśnie się w tym roku przeniosłem do tej szkoły i w wakacje pojadę nad morze, później odwiedzę moją babcię i będę wychodziła na dwór. Czytaj więcej na www.bydgoszcz-informuje.pl.